W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jak w każdą środę przychodzimy do Ciebie, Matko Najświętsza, aby polecać Tobie wszystkie nasze intencje, wszystkie sprawy, którymi żyjemy, które nosimy w naszych sercach. Chcemy na początku tego nabożeństwa odmówić wspólnie modlitwę rzymską. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na ranę Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, proszę najgoręcej, abyś wyprosiła nam u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Do boskiej opatrzności za wstawiennictwem Matki Bożej nieustającej pomocy, z podziękowaniem za wszystkie otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę nad całą moją rodziną, a szczególnie dla mojej chorej siostry, o zdrowie, o opiekę i łaskę nawrócenia dla syna Krzysztofa i wszelkie łaski dla Waltera w dniu jego urodzin. Proszę o wszelkie łaski dla mojej chrześnicy Magdaleny w dniu jej 45. rocznicy urodzin. Matko Boża nieustającej pomocy, proszę Cię o pomyślne zakończenie studiów, światło Ducha Świętego dla mojej chrześnicy. Matko nasza Najświętsza, Maryjo rozwiązująca węzły, proszę Cię w intencji mojej chrześnicy Magdy, uwolnij ją od poczucia winy, bólu, osamotnienia. Napełnij jej serce miłością do siebie i Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Obdarz łaską przebaczenia rodzicom, bądź uwielbiona Matko Najświętsza. O Pani Królowo Matko nieustającej pomocy, prosimy Cię o powstrzymanie choroby u Alicji, o wzmocnienie wiary w wyzdrowienie i nawrócenie dla najbliższych. Matko nieustającej pomocy, proszę Cię o wstawiennictwo do miłosierdzia Bożego, o przyjęcie do chwały Bożej dusz moich zmarłych rodziców Heleny i Tadeusza, zmarłych braci Henryka i Mariana oraz zmarłych teściów Anielę i Józefa. Niech Twój miłosierny Syn przebaczy im przewinienia i zaniedbania, niech obdarzy ich spokojem duszy i radością nieba. Matko nieustającej pomocy, która z taką miłością tulisz swoje boskie dzieciątko, uproś je o miłosierdzie dla duszy mojej zmarłej żony Krystyny Siemieniuch, aby mogła wejść do Bożej chwały, by mogła ją wielbić, błogosławić na wieki. Proszę Cię, Matko, spokój duszy i radość nieba dla wszystkich zmarłych z obu naszych rodzin. Owoce dzisiejszej nowenny składam do miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny nieustającej pomocy. Oto by Twoje serce pełne litości wzruszyło się naszym błaganiem o przyjęcie do chwały Bożej duszy Czesława Męczyńskiego, o wszelkie łaski dla jego żony i dalsze jej wspieranie w tym trudnym dla niej czasie. Dziękuję Tobie, Matko nieustającej pomocy, za wszelkie łaski dotychczas otrzymane, za wszelkie dobrodziejstwa i wysłuchane prośby i modlitwy, za tych, których postawiłaś na mojej drodze, za wszystkich, którzy pomogli mi przetrwać ten bardzo trudny dla mnie czas. Dziękujemy Tobie, Matko Boża nieustającej pomocy, za to, że wysłuchujesz naszych próśb
o powrót do zdrowia Joasi Osika ze Szkocji, o które ciągle się modlimy. Prosimy Cię, Matko, o dalsze jej wspieranie, o zdrowie i cierpliwość dla męża Konrada i syna. Matko nieustającej pomocy, uproś swojego boskiego syna o ulgę w cierpieniach czyśćcowych, o odpuszczenie wszystkich grzechów, win i zaniedbań oraz przyjęcie do chwały Bożej duszy mojego zmarłego brata Bronisława. Matko nieustającej pomocy, uproś swoje boskie dzieciątko, spokój duszy i radość nieba dla zmarłej siostry Aleksandry Kilisińskiej, jej męża Jana z Ćmielowa i wszystkich zmarłych z tej rodziny. Najświętsza Maryjo Panno nieustającej pomocy, staję przed Tobie pokornie, dziękując Ci za wszystkie łaski, którymi obdarzyłaś nas do tej pory, prosząc o łaskę zdrowia fizycznego i psychicznego dla mojej córki. Proszę również o łaskę pomocy dla niej przy podejmowaniu decyzji i pomoc w trudnych życiowych sytuacjach, pokonania lęków oraz kroczenia drogą mądrej miłości, a także spotkania Jezusa na swej drodze życia. O to prosi Twoja oddana czcicielka. Przenajświętsza Matko Boska nieustającej pomocy, proszę o łaskę zdrowia dla Beaty i łaskę wiary, nadziei i miłości oraz o łaskę pomocy w przezwyciężaniu trudności w małżeństwie i nawrócenia się jej męża. O to prosi Twoja czcicielka. Przenajświętsza Panienko, prosimy Cię, wyjednaj nam u Syna Twego łaskę całkowitego powrotu do zdrowia dla Irenki, o łaskę miłosierdzia Bożego i z każdym dniem przymnóż jej wiary, nadziei i miłości. Prosimy Cię również, Matko nieustającej pomocy, okryj ją i jej rodzinę swoim płaszczem opieki. O to proszą Twoi czciciele, wspólnota polska z Irlandii. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszelkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto, o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie Cię prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. Litania loretańska. Miłosierdzia, módl się za nami.
Matko nieskalana, módl się za nami. Matko najczystsza, módl się za nami. Matko dziewicza, módl się za nami. Matko nienaruszona, módl się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z kości słoniowej, módl się za nami. Domie złoty, módl się za nami. Arko przymierza, módl się za nami. Bramo niebieska, módl się za nami. Gwiazdo zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomoże niewiernych, módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami. Królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl
się za nami, Królowo męczenników, módl się za nami, Królowo wyznawców, módl się za nami, Królowo dziewic, módl się za nami, Królowo wszystkich świętych, módl się za nami, Królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módl się za nami, Królowo w niebo wzięta, módl się za nami, Królowo różańca świętego, módl się za nami, Królowo rodzin, módl się za nami, Królowo pokoju, módl się za nami, Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Maryję, za Matkę nieustannie pomagać gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz wszystkim zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek racz wszystkim wiernym zmarłym dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matką biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasze, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Pan z wami i z duchem Twoim,
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Zdrowaś Maryjo, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta Dziewico, niech łaska Twoja zawsze nam sprzyja. Módl się za nami, zdrowaś Maryja. Wśród czystych duchów, po obliczu Pana, Tyś przenajświętsza, niepokalana. Jak pośród kwiatów wonna lilia, jak wśród gwiazd zorza, zdrowaś Maryja. Ty coś karmiła świata zbawienie, Ty nam jak matka daj pożywienie. Niech brak żywności nas nie zabija, broń nas od głodu, zdrowaś Maryja. Ty coś płakałaś,